Witajcie z pięknie, drodzy bracia i siostry, drogie dzieci, witajcie, cieszę się wami bardzo. Pokój i dobro, witajcie drogie dzieci. Zapraszam was na kolejny odcinek. Tydzień temu mówiliśmy sobie o Bożej miłości, że Bóg nas kocha, że kocha nas za darmo, że Jego miłość nigdy nie gaśnie. Dzisiaj chcemy otworzyć się na tą Bożą miłość. Otworzyć, czyli zaprosić Pana Boga do nas. Dlatego Pan Rączka przyniósł nam dzisiaj drzwi, bo będziemy mówić o tym otwarciu. Otwarciu się na Bożą miłość. Kochać to otworzyć swoje serce dla drugiej osoby i zaprosić ją do siebie, do swojego serca. Kochać, moi drodzy, to chcieć dobra i szczęścia dla drugiej osoby. Jezus nas bardzo kocha i codziennie puka do drzwi twojego serca. Otwórz mu drzwi. Zaproś Go do siebie, żeby On przyszedł, żeby mógł z Tobą być, żebyś mógł odczuwać Jego miłość, Jego bycie, Jego dobro. Bo Bóg, Jezus chce dla Ciebie dobra, chce dla Ciebie szczęścia. Wystarczy tylko codziennie otworzyć serce i powiedzieć: przyjdź Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, chcę, żebyś był u mnie. Słuchajcie, każda modlitwa to jest obrócenie napisu na swoich drzwiach do serca, zamkniętego na otwarte. Kiedy zaczynamy się modlić, otwieramy nasze serce i Jezus przychodzi do nas. Takim prostym otwarciem jest także otwarcie Biblii, Pisma Świętego. Tutaj jest Słowo Pana Boga i tutaj Pan Bóg przemawia do nas. I w ten sposób możemy Go poznać. Bo jak kogoś zapraszamy do siebie, to Go znamy. To Go chcemy poznać. To chcemy z Nim się spotkać, żeby On stał się nam jeszcze bardziej bliższy. A więc zachęcam was na modlitwie do otwarcia Biblii, do czytania Słowa Bożego, do otwarcia swojego serca dla Jezusa. Otwórzcie serce i zaproście Go do siebie.